W ubiegłym roku na terenie naszej gminy aż 16 dzieci z aleksandrowskich placówek oświatowych próbowało popełnić samobójstwo. Do poradni psychologiczno-pedagogicznej wpłynął nawet list od pierwszoklasisty. Najmłodsze dziecko, które przyniosło swój list samobójczy, miało 7 lat. I było to kilka zdań i to już był jakby aspekt do działania. Dziecko najczęściej nie mówi. To my dorośli powinniśmy pierwsi zwrócić uwagę, że dzieje się coś nie tak. Szybciej i częściej o swoich problemach mówią dorośli. W aleksandrowskiej poradni specjaliści z pacjentami, którzy mają samobójcze myśli, spotykają się dość często. Samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną śmierci w grupie wiekowej między 15 a 24 rokiem życia. W niektórych krajach nawet pierwszą, jak na przykład w Japonii. Dlatego warto mówić, że to jest problem. I dlatego warto też mówić, że warto szukać pomocy. Wszystko zaczyna się od pogarszającego się komfortu życia. Nie chodzi tu o aspekt finansowy, który też może być czynnikiem zapalnym. Jednak kiedy jesteśmy zdrowi, jesteśmy w stanie poradzić sobie z wieloma przeciwnościami losu. Kiedy pojawiają się pierwsze czynniki złego samopoczucia, braku apetytu, niechęci społecznej, to znak, że zaczyna się coś dziać. Czy to początek depresji, czy to jednak chwilowe załamanie, to pomogą ustalić nam specjaliści. Psychologa, psychiatry. Ten moment, kiedy mamy już depresję, to jest rzeczywiście zauważanie takiej istotnego pogorszenia jakości życia, nieumiejętności cieszenia się z codziennych aktywności, braku zainteresowań, braku motywacji w ogóle do działania. Jest szereg również objawów somatycznych, które to pokazują, z utratą apetytu, z trudnościami, ze snem. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że dobrze nie jest. Wtedy sami podejmujemy próbę pomocy. Wielu jednak progu poradni psychiatrycznej przekroczyć nie chce. Co wtedy? Choroba zbiera żniwo. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie co 40 sekund jedna osoba odbiera sobie życie. O tym, że jest to również problem dotyczący najbliższego środowiska, wiedzą psychiatrzy i psycholodzy pracujący tu, w Aleksandrowie Łódzkim. Dzięki pomocy specjalistów myślenie, które w danym momencie jest katastroficzne, ono może się zmienić. Można odzyskać radość i wolę życia i mieć takie przekonanie, że z problemami przy pomocy innych osób można sobie poradzić. Coraz częściej z problemami nie radzą sobie również dzieci. Wpływ środowiska szkolnego, dostęp do internetu i zbyt mało czasu na kontakt z rodzicem to główne przyczyny załamania wśród uczniów. Coraz więcej dzieci ma zdiagnozowaną depresję. Rzadko dzieci mówią, a czasami jest trudno to w ogóle zauważyć, dlatego że próbują funkcjonować normalnie i udawać, że nic się nie dzieje. Natomiast zdecydowanie obniża się nastrój, zdecydowanie obniża się aktywność, chęci. To, co dziecko do tej pory robiło, jakby przestaje być dla niego chętne do zrobienia, tak? Atrakcyjne i często zaczyna się wycofywać, szukać takiego swojego jakby osobnego miejsca. To jest mama i córeczka, tam siedzi tata, a po drugiej stronie synek. Modelowa rodzina, niby wszystko w porządku, nic się nie dzieje, podobnie w świecie dorosłych, jest praca, pieniądze, zdrowie, co więcej chcieć do szczęścia. Na pewno jest tak, że jest coraz więcej depresji. Mówi się też o tym, że jest w ogóle epidemia samotności, że mimo, że mamy media społecznościowe, nowoczesne technologie, to mimo to jesteśmy coraz bardziej od siebie odizolowani. Bardzo ważna jest przede wszystkim w zapobieganiu depresji, ważna jest budowanie więzi, kontakty twarzą w twarz. I nie ma to znaczenia, czy ma się lat 8, czy 88. Wszyscy potrzebujemy miłości i akceptacji. A co najważniejsze, dajmy sobie pomóc, kiedy faktycznie tej pomocy potrzebujemy, zwłaszcza w Aleksandrowie Łódzkim, kiedy nowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna czeka na najmłodszych. Poradnia zdrowia psychicznego przy SPZOZ-ie jest i dla dorosłych, i co jest rzadkością również dla osób niepełnoletnich. My żyjemy w takim samym świecie, także i u nas takie potrzeby są i myślę, że one niestety narastają. Dorośli ludzie mają trudności czasami ze swoją rzeczywistością i tak samo dzieje się z dziećmi.